Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o programie odkupu iPhone'a w firmie X.com. Na czym to polega, jak przebiega i generalnie jakie są moje tutaj doświadczenia, opinia. Oczywiście nie jest to materiał sponsorowany, tylko i wyłącznie mówię tutaj o swojej opinii i jak to przebiega u mnie. Firmy X.com, no to myślę, że o firmie X.com nie trzeba dużo mówić, każdy mniej więcej kojarzy, że to jest dosyć duży sprzedawca, wiarygodny, o jakiejś takiej ugruntowanej pozycji na polskim rynku i dosyć długiej historii, czy to nie jest firma, która się wczoraj pojawiła. Nie jest to sklep najtańszy, ale jest to sklep na pewno wiarygodny, czyli nie jest to jakaś firma krzak. Na pewno wolałbym kupić tam jakiś produkt niż na jakiejś takiej wysepce w supermarkecie, która dzisiaj jest, a jutro może i nie być. Program odkupu generalnie polega to na tym, że zdajemy swoje stare urządzenie. No i możemy kupić nowe urządzenie taniej, no i tam już sprzedawca, który sprzedaje nam to nowe urządzenie, bierze to stare i gdzieś tam to stare sprzedaje, jakby się tym zajmujemy, już sobie tym głowę nie zawracamy. Generalnie mój poprzedni telefon to był iPhone 12 i generalnie zazwyczaj, jak tam się orientowałem, no to ceny skupu tego telefonu to gdzieś tam w okolicach 600-650 zł mogłem dostać. Nie jest to bardzo atrakcyjne, więc nigdy się nie decydowałem. Ale w sumie biorąc pod uwagę sytuację obecną gospodarczą i dosyć duże promocje na te iPhone 15, jesteśmy w przededniu wypuszczenia 16, tani dolar, około 3,95 za dolara, to też wpływa na cenę iPhone'ów na polskim rynku. Standardowa cena za tego iPhone'a to było 5779 zł w wersji White Titanium 256 giga, nie? Mam na myśli iPhone 15 Pro Max. Ten, na który ja się zdecydowałem. Nie pokażę Wam go, bo właśnie nim nagrywam. No i generalnie, no moim zdaniem dobra cena, biorąc pod uwagę to, że ten telefon debiutował w cenie 7200 zł. I ta cena była generalnie niższa niż cena 14 Pro w debiucie, tylko mam na myśli 14 Pro w debiucie 256, bo podstawowa wersja 14 Pro to było 128 i ona kosztowała też 7200. Więc tak jakby podczas 15 Pro zrobili tą samą cenę, ale dali większą wersję pamięciową. Więc jakby de facto, no porównując telefon do telefonu, no to ta sama pojemność gigabajtów, no w gigabajtach, no to była tańsza. 15 Pro. Biorąc pod uwagę te wszystkie przeceny, kurs dolara, raczej, no to jest taka trochę spekulacja, no ale ja uważam, że to jest ostatnia chwila na zakup taniego iPhone'a Pro, bo na te tańsze wersje, no to zazwyczaj są jakieś promocje, natomiast na wersję Pro, później to może być już problem kupić 15, a 16 wcale nie muszą być tańsze, moim zdaniem będą generalnie droższe, znaczy na pewno będą droższe, bo na początku ciężko będzie kupić w promocji, tylko będą te normalne ceny, a mogą w ogóle debiutować w większej, wyższej cenie. Według mnie tak właśnie będzie. Ale no, to jest tylko trochę takie przewidywanie moje, nie musicie się z tym zgadzać. W każdym razie stwierdziłem, że warto teraz kupić. No i w tym programie odkupu, który w tej chwili jest dostępny w firmie X.com, możemy skorzystać z takiej promocji, w której dodatkowo dostanie nam doliczone 535 zł. Mój telefon został wyceniony na 628 plus dodatkowe 535, co daje nam kwotę 1163 zł. I o tą kwotę została obniżona cena telefonu, czyli z 5779 na 1163. Więc tutaj już na fakturze widzimy 4616, więc tyle jakby było do zapłaty. Ja tutaj mam jeszcze etui i folię na ekran, które sobie dokupiłem na tej fakturze, tutaj mam. Więc no, moim zdaniem jest to bardzo atrakcyjna opcja. Oczywiście da się gdzieś na tego iPhone'a kupić taniej te 200-300 zł na rynku, no ale jak ten 535 za ten odkup dodamy, no to i tak się wydaje dosyć atrakcyjne. No i poza tym możemy to załatwić od ręki. Można również wysłać ten telefon, natomiast wtedy jest tam jakiś dłuższy czas oczekiwania, moim zdaniem to jest niewarte. Lepiej to załatwić w sklepie od ręki, kupić ten telefon. Trochę dyskomfortem jest to, że nie możemy jakby zrobić czegoś takiego, że przeniesiemy sobie z jednego telefonu na drugi wszystkie dane. Nie, musimy zrobić kopię w iCloud, no albo w inny sposób, ale ja akurat zrobię w iCloud. Można zrobić też na komputerze, zdaje się. No i dopiero wtedy jakby odtwarzamy tego iPhone'a i wszystko, co w nim jest.
wszystko nam się otworzy, tylko nie będziemy zalogowani do aplikacji, nie? Tam, że wszystkie do tych bankowych, gdzieś tam jak ktoś ma authenticator, no to też się trzeba zalogować do tego osobno. Generalnie procedura przebiegała bardzo sprawnie. Nie było jakiejś upierdliwości przy przyglądaniu się tego telefonowi. Generalnie po prostu trwało to dosłownie wszystko z 20-25 minut i wyszedłem z nowym telefonem. Wszystkie jakby warunki zostały dotrzymane. Nie ma tutaj żadnej ściemy, czyli tak naprawdę 535 do dowolnego praktycznie iPhone'a sobie dodajemy. Znaczy, no tam są jakieś być może niektóre urządzenia wyłączone z listy, ale generalnie no, iPhone 12 to też jest już starszy model i on jak najbardziej tutaj możemy go sprzedać. Generalnie mi się wydaje, że przy tych no, tanich modelach właśnie takich 12 to najwięcej to robi różnicę, tak? No bo umówmy się, że sprzedać iPhone'a 12 za 600 zł, a sprzedać go za 1150, no to jest duża różnica. Natomiast jakbyśmy chcieli, nie wiem, 13 Pro oddać i czy dostaniemy 2,5 czy 3 tysiące za niego, no to już to robi mniejszą różnicę, nie? Więc generalnie u mnie to się opłacało, moim zdaniem, bardzo, bardzo. Trochę jest taki dyskomfort, że nie da się bez połączenia z Wi-Fi tego starego jakby backupu przywrócić. I generalnie trochę miałem stracha, bo nie robię tego zbyt często. Ostatniego iPhone'a kupowałem właśnie 3 lata temu, już nie pamiętam jak to było z tym przenoszeniem. Dlatego, że iPhone działa totalnie bezproblemowo, przynajmniej w moim przypadku. I tak 3 lata temu gdzieś tam przeniosłem się z poprzedniego iPhone'a, to później nie robiłem tego, tak? Już nie pamiętam jak to w ogóle działa. I tutaj okazało się, że no, trzeba się podłączyć do Wi-Fi, trzeba się trochę to trwa, nie wiem, z godzinę to przenoszenie tego wszystkiego, ale suma summarum wszystko się przeniosło, jest git. No i generalnie bardzo pozytywnie oceniam tą całą usługę, jeżeli ktoś z Was by rozważał. Jeżeli ktoś miałby taką sytuację właśnie podobną do mnie, że 12 by sprzedawał, moim zdaniem to się dosyć kalkuluje i warto to rozważyć. Czym tańszy telefon generalnie, tym się bardziej kalkuluje. No, tam jeszcze w opisie Wam link do całej tej promocji, do regulaminu, do tych listy tych telefonów, które obowiązuje. Ale generalnie zakupić możemy tylko w tej promocji iPhone'a 15 i 15 Pro. I 15 Pro Max, nie? No, generalnie serię 15. A oddać możemy no, prawie wszystkie telefony, może te najstarsze nie. Generalnie oceniam to pozytywnie, no i po prostu zachęcam do tego, żeby to rozważyć. To było tyle. I dzięki wielkie za oglądanie. Cześć.